Witam gorąco, jak zawsze, na moim kanale i zapraszam na kolejny odcinek. Na kolejny odcinek z kariery, w sumie z fabuły. Chciałem powiedzieć kariery Aidena czy coś, ale z wieloma osobami gramy w tej karierze, że nie wiem, kim ja tak naprawdę gram. Teraz jest babeczka, jest i nasz stary koleżka. Dobra, droga do sławy, droga do sławy. No w sumie to nie jest kariera, kariera ma oddzielne. Kariera będzie moją karierą. Dobra, rozdział 12 normalny. Zobaczmy. Wielka Brytania teraz? Nie, no byliśmy w Wielkiej Brytanii chyba. Już. W aktualności wszystko jest po staremu, przeczytałem w poprzednim odcinku. Przechodzimy zatem do następnego rozdziału. I did not like Aidan. Not at all. O, nic nowego. I thought he was immature about what happened in Baku. I mean, like I never really got over it. He was aggressive on track and the paddock talks. He just wasn't happy at Konnersport. Thought he was too good for the team. He just had a bit of an attitude problem. It's already complicated. And I've told you they don't need to know. Well, it's your call, of course. But the dishonesty makes me uncomfortable. We'll talk about it later. Yes? Let's make this quick. Or maybe we could give Casper a bit of our time. This wasn't scheduled. What, are you too busy for us now? Just tell them, Casper. Andreo, please. Can we get started? Yeah, Aiden's got a meeting at Mercedes he needs to get to. Enough! Enough! Okay? This is what we have to talk about. It has to stop. Understand? If we can't pull together now... If we can't pull together, we are finished. Wait, what does that mean? Andreo? It means that if we don't finish fifth or higher, Butler Global will pull funding. And I don't think we'll find an investor to replace him. Not now. Wait, what? Casper? Yeah, it's true. Well, then we're finished. Andrea? We're finished! So yeah, Dad brought me onto the team and then immediately threatened to shut it down. Why would he do that? It's kind of his thing. Tak, tak, w jego stylu. O, Austria. Na Grand Prix Austrii zapowiedziano deszcz. Ekipa Konnersportu ma nadzieję, że wczesny zjazd Kelly do boksu przyniesie korzyść. Okej. Zobaczymy, czy przyniesie korzyść. Okay, Kelly, I'm sure you've got questions, but we think we know what we're doing here. We've got information that says more rain's coming, and so, because we're the first ones to come and make this change, we can turn it into an advantage. So on your outlap, let's make it all count. Copy that. Tak, tak. Jak zwykle zaczną się problemy, jak ten tor wygląda. Kurde. Jak ja nie lubię tak zacząć po tygodniu rozgrywkę i od razu cię wrzucają na do środku, w środek wyścigu. Tak się teraz zaczynam zastanawiać, co, jak wpłynie na moją jazdę deszcz. Czy będzie jakoś, nie wiem. Okay, the stewards have now disabled DRS. DRS is now disabled. Będzie poślizg jakiś, czy coś? Na razie to się cykam. Nie wiem, czego się spodziewać. Czy mam do boksu zjechać? Co ja mam tu zrobić? Gro. Ojoj. Ej, ale weźcie mnie nie wyprzedzajcie, co? Chyba, że on z boksu wyjechał. Dobra. Jedziemy najwyżej, to powtórzę zaraz. Widzę, że tor fajny. Rozumiem, że takie krople deszczu kierowcy Formuły 1 mają normalnie.
nic im nie przeciwdziała, kroplom. Jakaś glicerynka, coś te sprawy. Dobra, co ja mam zrobić? Bo ja nie wiem. Nie wsłuchiwałem się, byłem skupiony na prowadzeniu wozu, no. Premia. Ma być powyżej 11? Powyżej. Poniżej. Fajny ten deszcz, nic nie widzę. Dobra, tego chyba powinienem wyprzedzić jeszcze. Jeszcze. Ciekawe, czy ten deszcz będzie się nasilał jakoś? Dlaczego ja znowu nie umgram? Czemu nie mogę zagrać Aidenem? Czy jak on tam się nazywa? W sumie mi to tam wisi. Bryka się prowadzi zawsze tak samo, no ale... Ale... Nie wiem. Przez to... Kurde, no wolałbym jedną postacią grać. Niby wielkiej różnicy mi to nie powinno robić, ale jakoś tak... Nie wiem. Weź koleś, tam spadaj. I to jest prawdziwa walka na torze, a nie tam. Przynajmniej nie krzyczą, że kogoś obijam. Czyli chyba nie jest źle. Nadal nie pamiętam toru. Jadę po prostu według kreski. Powiedz mi, koleś, kiedy mam zjechać do boksu bardziej. Bo chyba będę musiał, nie? Alonso. Siema, Alonso. Pozdrów mamę, czy tam rodzina, nie, kogo ty tam masz. Jackson. A to Jackson chyba ten, no. Został wyprzedzony. A, to był ten mój z mojego teamu chyba. I trochę go ten pycnąłem. Wiecie jak jest. Trzeba przyznać, że ciekawy ten deszczyk jest. Bo nie czuję żadnej różnicy na razie. Czyli może opony zmienili. Albo może mam nie czuć ten. Serio? To jest mój cel? A, w sensie będzie premia, rozumiem. Bottas. Kto to jest Bottas? Bottas, Chuck Norris. Dogonię Norrisa. Widzę, że tam chłopaki się ten klepią, to ja ich tutaj pys. I to stare przysłowie się sprawdza. Sprawdziło. Sprawdziło. Gdzie dwóch się bije, trzecia korzysta. O, to bardziej tak powinno brzmieć. Trzecia korzysta. Verstappen. Tutaj chyba z 3 lata nie oglądałem żadnego wyścigu. Pamiętam, że kiedyś na Polsacie leciało. Potem chyba na TV4. Co ja tam chciałem powiedzieć? A potem przestałem w ogóle telewizję oglądać. Praktycznie muszę chyba w ogóle z tym w kablówce zrezygnować z telewizji. Tylko sobie internet zostawić. Praktycznie nie oglądam. TVP wiadomo, czemu się nie oglądało. No i tyle, nie? Jak to
to się mówi. Mam dwa abonamenty wykupione. Teraz jeszcze mi... Dwa? Tak, dwa. Teraz trzeci mi doszedł, jak ktoś ma Xboxa. Można sobie ten... 3-miesięczną subskrypcję za Apple TV dostać za darmo, w promocji w sensie. Znaczy to za darmo. Po 3 miesiącach można zrezygnować. A więc fajnie. Już miałem 3 miesiące z PlayStation. Chyba 2 miesiące, bo kupiłem coś w tym Media Expert, czy tam Media Markcie. A teraz w Xboxie kolejne 3 miesiące. Praktycznie ponad pół roku oglądania. No, nie tyle co za nic, co... No co, po prostu w promce, no. nie musiałem płacić. I to w sumie wystarcza. Teraz, no, nawet się cieszyłem, że Apple w tej promocji na Xboxie, bo słyszałem, że ten serial, taki Czarne Materie czy coś, Czarna Materia, jest fajny. Wczoraj zacząłem oglądać, ale niestety są tylko napisy. W sumie trochę wymęczyło, poza tym zacząłem to oglądać w łóżku będąc o godzinie 1 w nocy. No i wydaje mi się, czy wydaje mi się, usnąłem. Obudziłem się rano, telewizor wyłączony. Pewnie tryb energooszczędny się załączył. Wszystko mi się wyłączyło i elegancko. Ajajaj, Czarna Materia. Taki, powiem szczerze, nudny ten wyścig. Albo gra strasznie mi daje to przejść, albo ten tor jest wybitnie prosty. A ten deszcz zasadniczo... nic nie robi. Inna sprawa, że teraz są tylko mokre te... Kurde. Powiedzmy, że ten deszcz zrobił to, że zlewa mi się droga z poboczem. Dobra, chyba do boksu nie musimy zjeżdżać. Mam nadzieję, że dojadę jakoś. Jakoś tak nie czuję tych zjazdów do boksu w drodze do sławy. Najlepsze z DRS-em jest to, że kurde, czemu tak długo mi zahamował? Że go się włącza samemu chyba. Bo jak podglądałem rozpiskę na klawiaturze kierownicy, to był przycisk odpowiedzialny chyba za włączanie. Niepokoi mnie bardziej to, że jakoś tak dłużej hamuję teraz. Albo może za lekko wciskam hamulec, nie wiem, też tak może być. 2 sekundy. Co tu gadać? Taki normalnie ten wyścig jest jakiś taki, no nie wiem. Jadę jako pierwszy. Dobrze, na 4 okrążenia zostało 1. Chyba tor zaczyna wysychać. No w sumie tak patrząc na okolice, to fajnie mają. No w sumie Austria to góry, jakby nie patrzeć. Szkoda, że my nie mamy toru w Warszawie, na przykład w Formuły 1. Nie no. To by dopiero było. Jakbyśmy mieli to w Polsce w ogóle. Miliony na utrzymanie. A zaraz by było, że kasy nie ma.
Poza tym zaraz by jakiś inwestor zagraniczny wykupił. I tyle. No a przynajmniej może bym poszedł na jakieś pierwsze zawody Formuły 1. Znajomi chyba na Węgry jeździli. Ponoć było spoko. Tylko trzeba ze stoperami siedzieć w uszach. Bo hałas niemiłosierny ponoć. Ponoć. Nie wiem, nie byłem. Dobra, zdecydowanie chodnik wysycha. Chodnik. Jezdnia. Nie, ale na serio taki ta Austria taka bez emocji. Jadę swoje i tyle. Na początku tylko było ta obawa przed tym deszczem, czy się będzie normalnie jechać. Trochę tego wyprzedzania było. I tyle. Dobra, byle się nie poczuć zapewnie i nie wypaść jeszcze na ostatnim okrążeniu. Bo mi nuda przeszkadza. No dobra, wygraliśmy, fajnie. Dziękuję. Congratulations, Kelly. You keep going like that, you might just prove me wrong yet. Kelly? Tak. Chciałbym zagrać, no, facetem w końcu. Yeah, you've got to get these decisions right, and not everyone did today. It's great to see Connors Court taking their chances like that. Wonderful race by Mayer. If they want to improve on last season, they've got to try and do something different. Well, they did that today. They timed it well. Mayer, well, she continues to impress. Tak, oczywiście. Kobieta wyciągnie ten zespół z problemów. Well, what a thrilling end to an incredible Grand Prix weekend. Our top three finishers should be incredibly happy with what they were able to achieve out there today. Fajny puchar. Sześć. Rozdział 13. Śmiałem szczęście sprzyja. Wczesna zmiana opon daje Kelly przewagę nad rywalami w połowie stawki i umożliwia solidny finisz dla Konersportu na Red Bull Ring. Kelly, great race. What do you mean prove you're wrong? I was just trying to congratulate you, that's all. Prove you wrong about what exactly? I didn't mean anything by it. I was just saying well done. By reminding me how little you actually believe in me? Callie. You are a piece of work. Oj, tatusia, nie lubisz. It was a great race. You said you'd keep him away from me. I'll talk to him. How is he getting involved on comms? Well, he didn't ask, he just did it. Yeah, he'll do whatever he wants until someone stops him. I said I'll talk to him. That was a great result out there today. Let's forget about your father, okay? Yeah. Good. Looks like he's found someone else to talk to anyway. There. Dobra. Aktualności. Davidow Butler. Okazja usiąść. No nie. Znowu telefon. Kasper. Hey, look, I've put measures in place to clamp down on who can access team radio from now on. Thanks, I guess. Turns out your father talked Mark into it. Said something like, you're not going to keep me off team radio on my own team. Yeah, well, Mark can be a bit of a pushover at times. Yeah. But listen, you'll need to learn to tolerate your father. He's going to be at this press thing later, you know. Yeah?
Well, whatever happened to you, I'll do everything in my power to keep him away from you. Running a team means making compromises. But this was your call, right? You decided this. Liz, I have a lot of people I'm trying to keep happy here. And some are more important than others, it seems. I'm really trying here, Kelly. Look, I have to go. Let's talk later. Mama? Mom. Kelly, I just got your text. Prove him wrong. He's got a nerve. Oj, podoba mi się ta tapeta w tym telefonie. I know I shouldn't let him, rozumiem, but rozumiem. I can't bear it. Him and his little games. Call him out on it, Kelly. Say something. I did. I spoke to him. And? He said he didn't mean anything by it. He said I did well today. Unbelievable. What else do you expect? An apology? I don't know what to do. You keep driving, Kelly. That's all you can do right now. The rest is just fluff. If only it were that simple. Oh, fair point. Don't envy you, darling. Not one bit. I'll leave you be. Bye, Mum. Nie wiem, chyba jakbym był kierowcą Formuły 1, to bym miał tapetę związaną z Formułą 1. Gdzie z drugiej strony interesuje się komputerami, a na tapecie w telefonie mam księżyc. Connor Sport był dziś zespołem, który obrał idealną strategię. Wstydzę się swoich wątpliwości. Oj. Na pewno nie stracimy Connor Sportu. Zespół świetnie sobie radzi w tym sezonie. Nie przypuszczam, bo taki zespół miał problemy ze znalezieniem innego inwestora. Najlepsze wyścigi na mokrym torze. Absolutne szaleństwo Hamiltona. Okej. Maile. Nowy protokół komunikacji. Wysyłam szybkiego maila w celu powiadomienia o nowym protokole komunikacji radiowej, który właśnie wprowadzamy. Obowiązuje natychmiast tak Aidena, jak i Kelly. Podczas treningu, kwalifikacji, wyścigu większość z was to nie dotyczy, ale w razie czego nowa procedura jest w załączniku, którego nie ma. Pewnie, żeby się stary nie wcinał. Bądźcie ostrożni. Dziennikarze i media społecznościowe spekulują aktualnie na temat kondycji finansowej zespołu. Okej. Opony. Gratulacje dla wszystkich w związku ze strategią zmiany opon. Byliśmy dzisiaj najlepsi, jeśli chodzi o podejmowanie decyzji. Okej. Zespole. Spotkanie z prasą. Szybkie przypomnienie o dzisiejszym spotkaniu. Powinien być cały podstawowy zespół, więc cała załoga na pokład. Dobra, to chyba tyle. Chociaż ciekawi mnie ten dymek niebieski. Za Chiny Ludowe nie wiem, jak w niego kliknąć. Dobra, idziemy dalej. O, Włochy, panie. Gdy stawka F1 rusza do Monzy, wewnętrzne niesnaski wciąż nękają Connor Sport. Nic mnie nie nęka. Co, jakiś wybór? Hey boss, got a couple of minutes. Kłopoty w garażu. Otrzymujemy doniesienia dotyczące pewnej konfrontacji w garażu, o której chyba powinieneś wiedzieć. Kelly usłyszała przypadkiem, jak jeden z mechaników ją obgaduje i nawrzeszczała na niego. Typowa baba. Mechanik nazwał ją uprzywilejowaną i oderwaną od rzeczywistości. Stwierdził, że nie da sobie rady w Formule 1, bo nie rozumie, jak bardzo wymagający to sport. Wygląda na to, że Kali już się tym zajęła, jest przyzwyczajona do tego typu rzeczy, poradzi sobie. W moim zespole nie będzie takich rzeczy, jesteśmy jedną drużyną, musimy współpracować, zorganizujcie spotkanie z mechanikiem, chcę mu dać oficjalne ostrzeżenie. Psi, nie robię nic. Ukazał się artykuł w Connor Sporcie i choć jest to bardzo korzystny dla zespołu, jego autor zauważył oczywiste napięcie między prasie i mediach społecznościowych, zaczynają krążyć pytania. Czy nie powstał nieusuwalny rozdźwięk między ojcem a córką w samym sercu Connor Sportu? No i spoko. I kolejne aktualności. Jackson w ruchu. No nie. Hey. Guess who's on his way in? What, Davidoff? He just called the office. Arrange him a lunch, he says. He treats the office staff like his personal assistants. He shouldn't be a drain on our resources. Look, I'll talk to him.
Can you let the garage staff know he'll be wandering around down there and make sure we have the usual room set up for him? Yeah, no problem. Roll out the red carpet. Davidoff's in town. Last I heard, he was joining us in Singapore, but today he just shows up. Don't let him get to you like this. We'll handle him. Remind me why I went into business with him. At least you have an F1 team. For now. Look, he wants us to succeed. Doesn't always feel like it, Cass. I'll see you in the meeting. Yeah. Kurde, jak nie poniesie ten napis przesuwa. Ile razy? Kelly. People are saying Dan's coming in. He is, yeah. I thought he wasn't around this weekend. So did we. Listen, I heard what happened in the garage. Yeah, look, please don't worry about that. I got a bit heated, but it's fine. Yeah, no, I'm ignoring it. It seems like you already dealt with it. Yeah, thanks, Cass. I mean, I think it's for the best. I don't need any more drama than I already have. Yeah. See you in the meeting. See you there. Czyli rozumiem, że dobrze wybrałem, nie interweniując. Media społecznościowe. Właśnie przeczytałem ten artykuł. Meyer ma niezłe problemy z ojcem, co nie? Do tej pory mało kto o tym wiedział. Serio? Ludzie tak się rozpisują? Na forach? Dobra. Maile. Zmiana planów. Dawidowa. Fa. Właśnie otrzymaliśmy wieści, że z powodu nagłej zmiany planów przyjedzie na cały najbliższy weekend wyścigowy. Życzę sobie najnowszych wiadomości o bolidzie, więc można się spodziewać, że będzie się kręcił po garażu i okolicy. Jak zawsze odpowiadajcie na jego pytania najlepiej jak potraficie, ale nie dajcie sobie przeszkadzać w pracy. Niezgoda w garażu. Kasper. Nowiny co do sytuacji w garażu. Mnóstwo ludzi wyraża swoje opinie na temat Kelly'a Aidena. Dużo kłótni, niektórzy twierdzą, że Aiden nie daje radę, inni mówią, że to dlatego, że Kelly jest traktowana priorytetowo, nastroje są kiepskie. Zamieniłem słówko z paroma osobami i powiedziałem im, by uważali na to, co mówią w pracy. Fajnie. Ten artykuł w końcu się okazał, przykro to mówić, ale to taka mała katastrofa. Skupili się na animozjach między Kelly a Davidoffem. I potraktowali to w zasadzie jako motyw przewodni całej publikacji. Widocznie nudy były gdzie indziej. No nie, znowu jakiś wybór? Jakiś dziennikarz do Potterano Andreo przed hotelem, w którym zespół kwateruje. Spytał, czy nie żałuje, że wszedł do Formuły 1. Wiemy, że Andreo bywa nerwowy, co w połączeniu z już napiętą sytuacją mogło sprawić, że udzielił raczej stanowczej odpowiedzi. Że udzielił. Może to wymaga się odrobiny zarządzania kryzysowego, jak chcesz to potraktować. Wsparcie. Nie bylibyśmy teraz tu, gdzie gdyby nie zaangażowanie, pasja Andrea. On jest usposobieniem. Dobra, dajmy mu wsparcie. Rozumiem, że Andrea to ten łysy. Everything else looks fine. It's just about that rear wing. I don't want to sacrifice any more downforce. It's okay, it's your call. Now, let's check the weather again in an hour. Oi, oi! Tatuś. Did you miss me? Hello, sis. Hi, bro. Jackson. Devon. How are you, Devon? I am excited. Very excited to be involved again. Now, you pretend I'm not here, you carry on, please. Involved? How? Oh, you know, just a little bit of this, a little bit of... Involved? How? We'll figure it out. And what does Andreo say to that? He'll agree, Casper. It's fine. Were they pleased to see you? People are always pleased to see me. And what was your new role? I guess you might call me a liaison. Yeah. I love to liaise. Dad wanted me to talk to people, keep people's spirits up, give some friendly words of advice, that kind of thing. But it was tough. Yeah, Aiden still had that ego. Still thought he was too good for the team. Wouldn't listen to Casper's advice, that was a problem. And then Andreo,
He was worried about the future of the team. He had dad breathing down his neck. And Callie? Well, let's just say Callie wasn't really looking for my advice. The whole thing was a mess. I mean, honestly, I'd only been gone 5 minutes. Nie wiem, czy on akurat nie jest typową oliwą do dolewaniem oliwy do ognia. Powrót brata Kelly z pewnością dodatkowo zburzy już niespokojne wody koniec sportu, ale Mayer koncentruje się na wyścigu nieustannej walce z partnerem zespołu Aidenem Jacksonem. Ale co, znowu nią się będę ścigał? Kurde, no. Jakie dawno Aiden na mnie jechał. Yeah, same old stuff. Jackson really wants to make a move out there, but Mayer, no chance, not letting him past. Towards the curva grande we go. He's going for it. It's really close. It's too close. There goes Mayer's front wing. Oh, Aiden Jackson, what happened there? This now seems like a running theme at Konnersport. Yes, this race is critical for them. When are they going to just pull themselves together? Okay, box please, Kelly. Let's get that wing replaced. This is a joke. Box this lap, please. Box this lap. Yeah, copy. Rozumiem, że wymienimy ten skrzydło i będę musiał nadrabiać. Taki plan ma ten wyścig. Okej, okay. Nie przegapi zjazdu do boksu, bo będzie smutek. I znowu w środku wyścigu. Pytanie tylko, gdzie jest boks? Jak tor wygląda? Kurde, no jak? Ja nie mogę z tą grą, no, no serio. Rzucają cię w środku wyścigu i ten, i jedziesz. Czy ja mam jakiś guzik wciskać, cokolwiek? 12. Gdzie mam 12, człowieku? 12. Nie mam takiego przycisku jak 12. Okay, off we go. Back into the race. That stop was slower than we ideally wanted to see. Aha, strzałka do dołu to jest 12. Super. Super. O kurde. Ale mnie wyjebtegowało. Super. To mega fajny wyścig będzie. Dobra. Czy poprzednim się nudziłem, to teraz mam przynajmniej. Ale jaka szykana z pupy, że tak powiem. Dobra, jedziemy. Mamy parę okrążeń na zapoznanie się z torem. No ten tor jest czysty, no nie jest tak jak w Austrii, easy, ale to dobrze. To dobrze, naumiemy się go i będzie gitara. O kurde, jaki tor, ja pierdziu. Fajny. Za bardzo wjechałem. Tak, wyprzedzę kogoś, wyprzedzę spokojnie. Okay, so the gap to the car ahead, 4.1 seconds. Dobra, tutaj pamiętam, że jest na końcu cudowna szykana. Tak się chyba to nazywa, nie? Ale się ciężko skręca, kuźwa. Heh.
Tu już trochę lepiej było. Tu nie wiem, czego się spodziewać. Jeszcze. Tak, tak. Easy. Wszystko wygląda na łatwe. Czemu pali się niebieskie światło? O co chodzi? Ta niebieska sygnalizacja. O co chodzi? Ej! Weź koleś. I czemu ona rękę podniosła? Że co? Że go przepraszamy? Że nic się nie stało? Tak, tak. Ale no, to przynajmniej wyścig jakieś emocje wzbudza. W Austrii to po prostu prawie usnąłem. Panie Piastri, dałby się wyprzedzić. Okay, that's us with 5 laps of fuel remaining. 5 laps of fuel left. W sumie... paliwa mi nie zabraknie raczej. Lenovo. Jeszcze za bardzo hamuję chyba, ale ściąłem. Kurde, myślałem, że to meta była. I przyhamowałem za bardzo. Kurde, że to ta szykana po długiej prostej. Dobra, dwóch się bije, może ja skorzystam. Tak, skorzystam, jak ja nawet do nich nie dojadę. Okej, przepraszam panowie. Ale ja tu muszę wykręcać tą kierownicą, ja pierdziu. Jeszcze się tyle nie nakręciłem, jak na tej szykanie. Grubo. Słabo mi wyszedł ten zakręt akurat. Sierżanta? Nie, to nie sierżant. Chociaż tak podobna. Okej. Kurde, chciałem go od wewnętrzny. Się nie udało. Coś. Alonso. Żegnamy Alonso. Gap to your teammate ahead is 2.6 seconds. I hamowanko. Chuck Norris i Aiden. Ciekawe sobie było, jakbym go tak pyknął leciutko. No ja nie mam problemu z uprzedzeniem go. Nie wiem. O kurde. Ale bym przerypał. Ale nie wyszło tak źle. Panie Albon, do zobaczenia. Panie Albon.
ale wyleciałem. Ale cóż, dobra, agresywna jazda. Leclerc. Chyba w tym wyścigu nie będziemy pierwsi, niestety. Prawdopodobnie miałem za słaby start. Tego powinienem chyba wyprzedzić. Tak, tak. Puszam. Aha. Super. Brawo. Coś zwaliłem. Nie wiem, czy te 3 sekundy to jest. No. Tak wiem. Czy to oznacza, że nie będę pierwszy? Znaczy pierwszy nie będę, ale... Czy od wyniku mi odejmą 3 sekundy i wtedy jak nie będę miał przewagi nad kimś 3 sekund, to mi cofną miejscówkę? Ciekawe. Kurde. Serio. Co się dzieje? Za bardzo się chyba rozluźniłem. Poczułem się pewnie i tak mamy teraz. Efekt tego. Koleś, weź wypad. No to będę 5 chyba. Chyba, że ta kara jakoś wpłynie na mnie. Że mnie cofną. Zobaczymy, jaki będzie efekt. And that's the end of the race. We'll see you in Parc Fermé. Czyli jestem 6, byłem 5, czyli te 3 sekundy mnie cofnęły jednak. Connor Sport are in real danger of sabotaging their own chances of a decent finish this season. There is so much talent in that team, and yet they're their own worst enemy. The reason they're not making progress is each other. Ridiculous state of affairs. And it's clear that Jackson continues to be the aggressor. Is it personal, Natalie? Well, you know, it does seem that way from the outside looking in, but all I know is they just can't go on like this. And here we are, a team that is most dangerous to the podium, taking their place on top once again. A sublime race today, and a stunning win for Ferrari. Prawdopodobnie. Nie dosyć, że ściąłem ten zakręt, to potem jeszcze, no, mnie wywaliło. No i wyszło jak wyszło. Chyba lepiej narzekać na nudę, niż no, robić coś takiego. No cóż, jest jak jest. Poczytajmy jeszcze. Aha, dobra, wywiad. Now, once again, another eventful race out there today for Connor Sport, Kelly. Is the team sabotaging its own chance of a decent finish this season? Czyżby zespół sam sabotował swoją szansę na przyzwoity wynik końcowy? Absolutely not. We've already shown what we're capable of this season, and the car is feeling good out there. We're all focused on having as successful a season as we possibly can. Everyone is talking about Devon's return to Connor Sport today, so is it good to have him back around again? Tego nie mogę wybrać, bo jest kłódka. I mean, it doesn't matter what I think. The truth is, Devon's still got a lot to offer the sport. It's right that he's still around, and I'm pleased that Connor Sport has been able to facilitate that. Zastanawiam się, czy te moje wybory mają jakiekolwiek znaczenie. Rumor circulating about a rift between you and your father, Davidov. There's a lot of big personalities at Connor Sport, and there are going to be differences of opinion. That's the case in every team, right? I have really strong views, and so does my father, but we both ultimately want Connor Sport to succeed.
Now, in the past, you've refused to acknowledge the role of your father in getting your current seat at Konnersport. Why is that? Jestem tu, bo umiem się ścigać i przy tym obstaję. What I said was I'm here because I deserve to be. I'm here because I can drive. I stand by that. That's great. Thank you. Tak, tak. Para kierowców Konnersportu nadal wchodzi sobie w paradę. Mayer i Jackson udają się w kolejną tarczkę na torze Grand Prix Włoch. Na szczęście Kelly udaje się ukończyć wyścig na punktowanej pozycji, ale jest jasne, że problemy Konnersportu jakoś nie mają zamiaru się skończyć. Okej. Okay. Pewnie będzie zaraz telefon. Dokładnie. Mama dzwoni. Let's have it. That's no way to answer the phone. Say your piece, mother dearest. Fine, if you want to be like that. I did say you need to be careful what you tell the media about your father, didn't I? That was the perfect opportunity today to smooth it all over, but no, you only reinforced what everyone's already saying about you. That's just how I feel. Oh, I mean, you've got a stubborn streak in you. I think it comes from your father. Definitely not mine. He was always so determined, unable to admit to his mistakes. What's your point, Mum? My point is that nobody likes your father. Sorry. Just be careful, Cal. Yeah. Thanks, Mum. I'll let you go, darling. Ciao. Dobra, kto teraz jeszcze zadzwoni do nas? Jest ich szefu. Hey. You handled the Davidoff situation really well today. Yeah? Yeah, making it about the big personalities rather than family issues. Saying it's no different for other teams, that was really smart. Yeah, well, I mean, I've been answering the same question my whole life, so I guess I know how to spin it. Maybe we should give you a job in PR. I think I'll stick with driving the car for now. Probably for the best. And well done for addressing the Davidoff stuff. I'm sorry you had to. No, no big deal. It is to me, Kelly. So, thanks. Okej. Okay. Już. Koniec telefonów. Media społecznościowe. Szóste miejsce dla Mayer po wypadku z partnerem w tych okolicznościach imponujące. Mayer twierdzi, że i tak ścigałaby się w Formule 1, gdyby jej ojciec się tym nie zajmował. Nie wiem, czy wszyscy się z tym zgodzą. Nie mam pewności, że Konnersport zasługuje na to, aby być tu w przyszłym sezonie. Ten zespół rozwadzi się w szwach. Och, normalnie kręcą aferę. Nowy zwierzchnik. Nowa rola, nowy mail. Używaj go odtąd w korespondencji ze mną. Będę się tu teraz tu kręcić i wiem, że może to być dla ciebie niezręczne, ale chciałem tylko powiedzieć, żebyś spróbowała nie myśleć o mnie jako o swoim szefie. Jestem przede wszystkim twoim bratem, a dopiero potem zwierzchnikiem. Na osobności możesz mi mówić Devon, ale gdybyś mogła w sytuacjach publicznych zdobyć się na proszę pana, byłoby wspaniale. Dobry jest. Fajnie dziś jechałaś, tak trzymaj. A może naprawdę zrobisz karierę w wyścigach? Super. Kelly, Aiden, czy można jeszcze, cóż można jeszcze powiedzieć? Jesteście zawodowymi kierowcami. Zarabiacie w ten sposób na życie. Setki osób poświęcają każdą chwilę swojego życia zawodowego, by na zespół był jak najlepszy. Wasze dziecinne utarczki na torze oznaczają brak szacunku dla tych wszystkich pracujących ciężko ludzi. Poprawcie się. Dobra, zostaniemy tutaj. W takim wypadku. Dzięki za obejrzenie kolejnego odcinka. No cóż, tradycyjnie na kolejny zapraszam w następną sobotę o godzinie 14. Przynajmniej mam taką nadzieję, że uda się wszystko spiąć i być o czasie. Znaczy wrzucić odcinek o czasie. Dobra, nie przedłużam. Dzięki jeszcze raz. Hej.